Dominika Kulczyk zamieściła przejmujący wpis na temat ojca. Aż Przetakiewicz zareagowała. Dominika Kulczyk, 47 litrów, nigdy nie ukrywała, że z tatą łączyła ją wyjątkowa więź. 29 lipca minęła 9. rocznica śmierci miliardera Jana Kulczyka. Najbogatsza Polka zamieściła na Instagramie wpis, który nie pozostawia wątpliwości, że wciąż nie może pogodzić się z utratą najważniejszego mężczyzny w jej życiu. Dominika Kulczyk lubi podkreślać, że chociaż wychowała się w rodzinie miliarderów, rodzice nie trzymali jej pod kloszem. Jak wspominała w udzielonym 3 lata temu wywiadzie dla magazynu Forbes. Zawsze miałam poczucie, że mam świetnych rodziców, najlepszych, jacy mogli mi się zdarzyć. I nie miał tu żadnego znaczenia nasz status materialny, bo jako dziecko nie odczuwałam go aż tak mocno, choć oczywiście czułam, że niczego nam nie brakuje. O tym, że mój tato jest najbogatszy w Polsce, dowiedziałam się w wieku 15 lat, gdy wprost zrobił pierwszy taki ranking. 9 lat temu zmarł miliarder Jan Kulczyk. 29 lipca minęło 9 lat od śmierci Jana Kulczyka. Najbogatszy Polak zmarł z wiedeńskiej klinice w wyniku komplikacji pooperacyjnych. Zaledwie miesiąc wcześniej świętował swoje 65. urodziny. Szacowany na 15 miliardów złotych majątek podzielił równo między dwoje swoich dzieci. Taka decyzja wówczas należała do rzadkości w polskim biznesie. Nie obyło się zresztą bez wątpliwości, czy Dominika Kulczyk poradzi sobie z otrzymaną w spadku fortuną. Jak sama wyznała w wywiadzie dla Forbesa, mało kto wtedy, z tatą włącznie, dostrzegał w niej talent do biznesu. Teoretycznie mogłam spakować walizki i wyjechać z dziećmi w ciepłe kraje. Ale to by była najprostsza droga. Pomyślałam, niby dlaczego miałoby mi się nie udać? Nie wyobrażałam sobie życia, w którym jestem miłą dziewczynką od wydawania kasy, uśmiechającą się i ładnie wyglądającą na wielkich rautach zdominowanych przez facetów. Dominika Kulczyk spełniła nadzieję taty. Na początek namówiła brata, by odstąpił jej pakiet firmy zajmującej się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Sebastian Kulczyk pożegnał się z nim bez żalu, nie dostrzegając potencjału drzemiącego w energii odnawialnej. Obecnie majątek Dominiki Kulczyk, według szacunków tygodnika Wprost, wynosi 8,2 miliarda złotych, a jej brata 6,5 miliarda. Trudno o lepszy dowód na trafność biznesowych decyzji córki najbogatszego Polaka. 9 lat po śmierci Jana Kulczyka Dominika wciąż czuje potrzebę udowadniania swojej wartości. Dominika Kulczyk dedykuje tacie wielką poznańską imprezę. Z jej najnowszego wpisu na Instagramie wynika, że właśnie z myślą o tacie wykupiła prawa do słynnej imprezy Malta Festival, odbywającej się co roku w Poznaniu. Hasłem przewodnim tegorocznej, 34. edycji będzie „Za miłość”. W swoim poście najbogatsza Polka tłumaczy, skąd decyzja o wykupieniu praw do słynnego poznańskiego festiwalu. Za miłość, tato, jak mawiałeś. Pierwsza Malta jest dla ciebie. Będziesz tam z nami. Tęsknię za tobą całym życiem. Wpis zilustrowała zdjęciem, na którym widać, jak ufnie tuli się do ramienia taty, podczas gdy on stroi do aparatu szelmowskie minki.
Jedną z osób, które zamieściły komentarz pod postem Dominiki, okazała się Joanna Przetakiewicz. W czasach, gdy o jej romansie z Janem Kulczykiem plotkowała cała Polska, panie nie przepadały za sobą. Widocznie jednak czas zaleczył rany. Przetakiewicz na wszelki wypadek nie rozpisywała się zbytnio. Poprzestała na dwóch słowach, które złożyły się w wymowną całość. Jak pięknie,